Mewę dotarła w okolice Wierzbna. Dobrze znała tę osadę. Leżała obok Krasnego Gaju, gdzie w czasach pokoju królowa jeździła na polowania. Zobaczysz, tam aż roi się od bażantów, głuszców i kuropatw. Powiedziała Mewę, obracając się w siodle do Gaskona. Niestety, las został w międzyczasie wykarczowany. Jedyne, co po nim zostało, to ociekające żywicą pnie. Sama wieś została zaś otoczona podwójnym ostrokołem, a nad bramą powiewał sztandar ze złotym słońcem. Sukinsyny, nawet drzewo mnie odpuszczą, wyszeptał Gaskon. Widok wyciętego lasu przygnębił królową. Krasny Gaj był jednym z niewielu miejsc, gdzie potrafiła odpocząć, zapomnieć o brzemieniu korony. Reinhard wyrwał ją z zamyślenia. We wsi jest nilfgaardzki garnizon, powiedział. Warto ich przepędzić, żeby potem nie zaatakowali nas od tyłu. Daj rozkaz do ataku. Tylko niech nikt nie zgrywa bohatera. Nie próbuje samodzielnie przedrzeć się przez ostrokół. Głupio byłoby umrzeć tak blisko domu. Reinhard pokiwał głową. Chwilę później Lyryjczycy przypuścili atak. Gdy tylko opadł pył po bitwie, Mewę poleciła żołnierzom sprowadzić na plac mieszkańców Wierzbna. Wieśniacy byli przerażeni. Kulili się na widok broni. Nie musicie się już bać! Krzyknęła królowa. Nie musicie drżeć o bliskich i dobytek. Wojna dobiega końca. Niespodziewanie jeden z wieśniaków padł na kolana i podniósł ręce w błagalnym geście. Truchair! Gedweichmen! Mewę urwała w półsłowa zdezorientowana. Wreszcie zrozumiała. To nie byli Rivowie. Tych z Wierzbna wygnano. To byli nilfgaardzcy osadnicy, których ściągnięto, by połączyli chłopskie spłachetki w Latyfundium. Reinhard tłumaczył słowa nilfgaardzkich chłopów. Mówią, że chcą zostać, że pokochali tę ziemię, że wyrzekną się cesarza i złożą ci przysięgę. Będą lojalnymi poddanymi. Mewę już go nie słuchała. Odwróciła się i omiotła wzrokiem świeżo pobielone chaty, równo ułożone narzędzia i zadbane kwietniki. Dostrzegła, że wśród słoneczników chowa się dziewczynka. Mogła mieć 6, może 7 lat. Pani, zapytał Reinhard. Co rozkażesz? Powiedz im, że mogą zostać. Ale 15 lat będą płacić podwójny podatek. Jeśli do wsi wróci któryś z dawnych mieszkańców, mają oddać im chatę, ziemię i wszystko, czym w międzyczasie obrodziły pola. Nilfgaardzcy chłopi przyjęli decyzję królowej z ulgą, a żołnierze z wyraźną niechęcią. Czym prędzej opuścili wieś, ostentacyjnie odtrącając dzbany z wodą i misy z jedzeniem, jakie oferowali im osadnicy.